Cześć, to jest WOT Flash, zapraszam was na same dobre newsy z World of Tanks. Dwie nowe mapy zostały dodane do supertestu, Ośrodek Zimowy i Winkelburg. Obie mają rozmiar 1000x1000 metrów i zostały przewidziane do bitew standardowych. Obie pewnie prędzej czy później trafią do trybu misji zwiadowczych, a ten zapowiedziany został już na czerwiec. Zapowiedziano lekkie modyfikacje czterech znanych z gry map. Drobne poprawki balansujące rozgrywkę zostaną wprowadzane na planszach Berlin, Karelia, Lakeville i Rzeka Perłowa. Nie są to w większości jakieś drastyczne zmiany, ale wjazdy na środkową część Rzeki Perłowej zostały dość mocno przerobione. Do supertestu trafił nowy włoski niszczyciel czołgów z magazynkiem SMV-CC64 Vipera, albo Vipera. Dysponuje on armatą zadającą 400 uszkodzeń przy penetracji 220 mm na pocisku przeciwpancernym i 260 mm na amunicji podkalibrowej. Jak już wspominałem, wyposażony został w magazynek na aż 5 pocisków, ale jest o tyle ciekawy, że czas przeładowania pomiędzy pestkami ma wynosić aż 6 sekund, ale za to przeładowanie całego magazynka zajmie około 36 sekund. Pojazd, o którym wam właśnie powiedziałem, jest zapowiedzią nowej włoskiej linii niszczycieli czołgów, która również została zapowiedziana i będzie bardzo podobna do planowanego czołgu premium. Pojazdy z tej linii mają również dysponować klasycznym magazynkiem, ale dokładne parametry nie zostały jeszcze ujawnione. Co ważne, dostaniemy całą linię rozpoczynającą się od 5 tieru, więc będzie co grindować. Póki co nie wiadomo, kiedy te czołgi miałyby wejść do gry, ale przypuszczam, że jest to kwestia 2-3 najbliższych miesięcy. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej na ich temat, to link do oficjalnego kanału zostawiam w opisie tego filmu. Przeważnie nie informuję o jakichś drobnych zmianach w statystykach czołgów na superteście, ale na Kobrę czeka sporo osób, a ja myślę, że do jej wprowadzenia nie zostało już dużo czasu, dlatego wrzucam informację o buffie, który ten pojazd dostał w ostatnim czasie. Sądząc po obecnych statystykach, może się on stać kalibanem 8 tieru, ale z klasycznym magazynkiem, więc powinno się nim grać troszkę łatwiej i przede wszystkim łatwiej używać atutu intuicja. Jeśli już mówimy o supertestach, to warto powiedzieć, że kolejnym krokiem wychodzenia wargamingu z regionu rosyjskiego jest przeniesienie supertestu na serwer europejski. Kilka lat temu supertesty były prowadzone równolegle na obu serwerach, ale z dziwnych powodów europejska część została zlikwidowana. Tak czy inaczej, w związku z przenosinami wargaming szuka graczy, którzy chcieliby poświęcić kilka godzin tygodniowo na testowanie nowych pojazdów i map i innych usprawnień planowanych do wdrożenia. Aby zgłosić się do udziału w superteście, należy przede wszystkim dobrze komunikować się w języku angielskim, mieć rozegranych przynajmniej 5000 bitew i win ratio w okolicy 50%. Niestety nie napisano nic o profitach płynących z bycia supertesterem, więc pozostaje domyślać się, że musi ewentualnym testerom wystarczyć uścisk ręki prezesa. O ile oczywiście sami kupią sobie najpierw bilet na Cypr, ale to dopiero po obejrzeniu klipu tygodnia. Dude, you didn't just see, oh, dude, you should have seen that one, dude. I just hit two zingers in a row, man.